No. To jest Trauma Kit od Rino, co jest już fajne. Macie kartę TCCC do rannego, czyli idealne do IFAK. Firsight Manual jest też pokazany, jak umiejscowić, co umiejscowić, gdzie umiejscowić i dlaczego umiejscowić, więc to jest bardzo duży plus dla Rino. Duży opatrunek izraelski, mniejszy opatrunek izraelski, combat tape, żeby przykleić na przykład oczko komuś, nożyczki dosyć fajne do cięcia ubrania, folia ratunkowa, z której możecie zrobić namiot, szyna, sam splint, raczej sam to mówię już z przyzwyczajenia, ale splint od Rino, do ochrony oczka, jak macie uszkodzone, rękawiczki grubsze, bo bezpieczeństwo ratownika przede wszystkim, lubrykant do noska, chest seal powinny być dwie sztuki i tak jest, to są wentylowe, żeby przykleić na klatkę piersiową w chwili, gdy jest postrzał klatki piersiowej, gaza rolowana, niedoceniany produkt, czyli chusta trójkątna, z której można naprawdę wiele zastosowań wyciągnąć, rurka nosowo-gardłowa, też wszystko markowane jako Rino. Mamy tutaj holder taki, plus staza, która jest bardzo wytrzymała, zobaczycie ją na innych filmikach u nas i jest wyposażona dodatkowo w długopis, ale to pokażemy. I co dodatkowo jest do stazy? Do stazy dodatkowo jest marker, żeby rannemu na czole zapisać godzinę. I ostatni element Trauma Kitu to jest elastyczny bandaż.